Witam Cię, Anacho, z tej strony z kanału Okiem Matki. To jest taki krótki filmik, którym chcę powiedzieć, że a propos bitów inteligencji i wczesnej edukacji, ok? Chciałam powiedzieć, że ja nie jestem totalnie przeciwna multimediom, tym bardziej, że czasami, jeżeli chodzi o bity inteligencji, to uważam, że zróżnicowany sposób podawania takiej wiedzy encyklopedycznej jest fajny dla dziecka, zwłaszcza jeżeli to dziecko to nie jest półtoraroczniak, ok? Jeżeli macie dziecko, które na przykład ma 3-4 lata i dopiero zaczynacie z nim, albo wcześniej coś tam robiliście, ale chcecie coś więcej robić z nim z tej wiedzy encyklopedycznej, to uważam, że można wykorzystać multimedia. Bo ja wcześniej mówiłam w innych filmach, może załączę linki, że oczywiście można drukować własne karty, ok? Można drukować z internetu, można kupić całe zestawy, też podawałam na innej w innym miejscu taką stronę, można korzystać z książek. I też w innym filmie może pokażę jeszcze nowe książki, jakie kupiłam do tych bitów, naprawdę, bo nie każda książka, dlatego ja pokażę, jakie to konkretnie są książki, bo można się naciąć. Czasami kupi się fajny album, ale się okazuje, że zdjęcia są słabo widoczne i coś nie nadają się do bitów inteligencji. Więc wam powiem, jakie ja kupiłam, przetestowałam, więc jakby zanim wydacie te kolejne 10-15 zł, to będziecie wiedzieli, co kupić. Ale teraz słuchajcie, multimedia. Wykorzystujcie multimedia, jeżeli macie starsze dzieci, albo tak jak ja na przykład, mam 3-latka i 9-latka, to 9-latek też może usiąść przy komputerze na słownie 10 minut i pooglądać bit inteligencji w multimediach. Teraz skąd to wziąć? Można zrobić w PowerPoincie, a można, uwaga, przekręcę teraz kamerę, bo tak mi będzie najłatwiej wam pokazać, skorzystać z tego, co to jest, zapewne wszyscy wiedzą, to nie jest jakaś wielka tajemnica, ani nie jest jakoś nielegalne, to jest chomik, słuchajcie. Można skorzystać z chomika, można po prostu założyć swoje konto chomikuj.pl i tam wrzucić w przeglądarkę słowo doman na przykład, albo karty, no i oczywiście trzeba troszeczkę popracować, bo trzeba się tutaj no, założyć sobie konto, dodać trochę, w sensie przez SMS-a zapłacić i metodą chybił trafi, bo nie wszystko jest opisane, jednak spróbować pościągać. Powiem, co ja ściągam. Ja ściągam PDF-y, DOC i tam, gdzie jest napisane karty, albo po prostu no, na zasadzie intuicji ściągam doman, tak? Jeżeli to jakby mam wrażenie, że to będzie coś fajnego. No idę, prawda, strona po stronie, dwójka, patrzę, co tam jest. Czasami jest tak, że nie tylko jest napisane doman, tylko na przykład jest napisane karty, albo jest napisane, o, domankrzyk.org, no to to w ogóle nie wiem, co to jest, ale można wpisać też Glendoman, coś mi się wydaje, bo tutaj to wychodzą jakieś głupoty. Czekajcie, co ja wpisałam? Szukaj. Można nam wpisać na przykład Glendoman. Już pewnie teraz będzie lepiej, bo to będzie wiadomo, co chodzi. Jest Glendoman, jak nauczyć dzieci czytać. Więc można znaleźć oczywiście książki, ale są też karty. Można też napisać karty albo bity inteligencji słownie. Tak? I tutaj po prostu stąd można ściągnąć już gotowe prezentacje. Pewnie, że nie wszystkie są ok, można się naciąć, no ale to słuchajcie, i tak jest, wydaje mi się, no zależy ile kto ma pieniędzy i jak to jest z tym czasem, bo jeżeli kupujecie wszystko na zasadzie kart, no to musicie samodzielnie to wszystko dziecku pokazać i to powinno być. Większość powinniście robić wy, bo to jest dobre. Natomiast jeżeli macie starsze dzieci, to spokojnie możecie z nimi zrobić też prezentację. I to jest na przykład na tej zasadzie, że czekajcie, na przykład tutaj mamy no na przykład stroje ludowe. Tak, stroje ludowe. I to jest tak, że ja tutaj po prostu robię takie 10 minut wieczorem i ja, tutaj jest łóżko, prawda? Ja ścielę to łóżko, słownie, trwa, nie wiem, to trwa 5 minut, może 10. Robię jeszcze jakieś inne rzeczy, a tutaj przed tym komputerem sadzam na takim dużym fotelu dzieci swoje razem i to wygląda tak, to wspólne działanie, że młodszy tutaj klika tutaj,
i przy okazji uczy się czegoś na komputerze, tak? Musisz nauczyć klikać odpowiednio, bo nie wszystkie niestety prezentacje są zrobione tak, żeby samo szło, a poza tym czasami są zrobione za szybko. Więc ja pozwalam małemu klikać i iść w takim tempie, jak im się podoba. Natomiast starszy czyta. Ok? Starszy czyta. Czasami te prezentacje są do poprawki, tak? Na przykład tutaj są bez sensu zrobione to. No ale wiecie, no. Dziecko właściwie, żeby to bituli inteligencji polegają na tym, żeby ono obrazek obejrzało. Było Rzeszowski i to, tak? Potem Łowicki, Krupiowski i tak dalej. Mały klika, starszy czyta. Więc robimy na przykład tak. I to jest właściwie, nie wiem, 10 kart, więc to idzie szybko. I po kolei. Po prostu tutaj mamy takie prezentacje, właściwie cały folder tych prezentacji. Tu na przykład. Staram się ciągać rzeczy, które mogą ich też interesować, tak? Płonący dom. Strażacy gaszą. Ok. Na tej zasadzie. No jest 10 takich. Za jednym podejściem są w stanie obejrzeć. Niektóre cieszą się dużą popularnością, więc oglądają na przykład po kilkakrotnie. Pozwalam im tutaj samodzielnie podziałać. To na przykład idzie samo. Hebel, trzeba szybko czytać. Palnik. To jest hit akurat dla mojego dziecka. Ok? No dobra. I tak dalej. Starałam się oczywiście, żeby to nie były tylko narzędzia, tylko żeby były też inne rzeczy, ale zwykle takie, których nie mam w kartach wydrukowanych, tak? Jest ciało, ale też Europa. To Wam polecam no, szukanie rzeczy, które na przykład trudno byłoby wydrukować, albo trzeba to wszystko w kolorze drukować. Nie wiem, na przykład tutaj są mapy. Tak. Gdzieś dalej mam flagi, w sensie nazwy krajów, flagi i herby. To jest też fajna prezentacja, Oceans and Seas. Niektóre prezentacje, tam na tej stronie w chomiku, są... Pacyfik, o, na przykład tak zrobione, tak? To też jest bardzo fajne. Niektóre prezentacje są zrobione tak, że mają i wersję polską, i angielską. Myślę, że część z nich robiły dzieci zwyczajnie i wrzucały na chomika. W internecie też można takie rzeczy znaleźć. Znaczy dzieci w sensie dzieci z rodzicami być może, bo wiem, że takie projekty się robi po prostu w szkole. Więc popatrzcie sobie, ja mam takie rzeczy. Instrumenty muzyczne, oceany, warzywa, wóz strażacki, owady, kwiaty, to co znalazłam, tak? To co mi się wydawało sensowne, narzędzia, części samochodu, to też jest hit, silnik, skrzynia biegów i tak dalej. Po 10 takich kart, tak? To nie może być długie, jeżeli macie bardzo długą prezentację, to mogą się znudzić. No i to chodzi o to, żeby było słowo, obrazek, no może zdanie. I tak. Więc polecam to, polecam wykorzystywanie multimediów, bo myślę, że to jest dobrze, zwłaszcza w takie dni, kiedy na przykład nie mieliście czasu przejrzeć z nimi kart, bo tego jest jakiś sporo, jak jest wyjazd czy coś, albo robimy to wtedy, kiedy nie wiem, jest jakiś dzień bardziej wolny i w ogóle prawie cały dzień to właściwie oglądamy filmy, no to wtedy też puszczam, pozwalam im usiąść przy komputerze i robią to, zamiast im pokazywać karty. No tak, bo mi się czasami nie chce, albo po prostu tak jest, znaczy słowa robię zawsze, ale czasami nie robię matmy, albo czasami nie robię bitów inteligencji. Także tak, wykorzystujcie multimedia, jeżeli chodzi o bity inteligencji, to bardzo upraszcza życie, a poza tym jest to jakaś odmiana dla dzieci. No i jest tego mnóstwo w internecie, więc korzystajmy z jakby z cudzej pracy już. A jak też coś sami zrobicie, to też wrzućcie gdzieś, ok?
Ja swoje rzeczy, jak już zrobię, to wrzucam do internetu. Jak moja strona wreszcie zacznie działać, to będę wrzucać na stronę. Okay? To, co ja zrobiłam, będę też wrzucać te bity inteligencji, karty w PDF-ie, które zrobiłam sama, też będę wrzucać. Okay? Bo mam prawie nie wiem, pisarzy, sławnych ludzi, sporo tych kart już mam. Okay? Natomiast prezentacji pewnie nie będę robić, bo nie mam czasu. Ale polecam multimedia, wierzcie w siebie, nie gaście wewnętrznego ognia. Joanna, pozdrawiam. Mam nadzieję, że się nagrało.